Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, może zaczniemy od wody w tym roku. Jest jej mnóstwo, bardzo dużo, nawet więcej niż dużo. Nie tylko my doświadczamy podtopień, nie doświadczają powodzi. Temat jest bardzo złożony i skomplikowany. Z jednego powodu: zaniedbań inwestycyjnych wieloletnich, braku spółek wodnych, braku zaangażowania mieszkańców, braku właściwej strategii utrzymania i konserwowania sieci odbiorowej wód deszczowych, przeciągających się inwestycji budowlanych przez okres 10 lat. To mówię po ulicy Korwina, gdzie inwestorzy prywatni remontują, budują. Jestem 10 rok, 10 lat budują. W związku z tym gmina ma niejednokrotnie, Szanowni Państwo, utrudnione działania, które by zmierzały do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez udrożnienie lub budowę odpowiednich systemów wodociągów deszczowych. Chcę powiedzieć o tym, co mówi pan sołtys Michałowa, co mówi pan sołtys z Cesarzowic, że temat jest znany, panowie. My rozmawialiśmy latami na temat oczyszczenia, przynajmniej w Cesarzowicach, części rowu, gdzie nie dość, że rów nie jest własnością gminy, jest własnością Skarbu Państwa, gdzie muszę prosić pana starostę o zgodę na oczyszczenie tego rowu, bo on reprezentuje Skarb Państwa. To jeszcze był taki czas, gdzie koledzy pana Rudzińskiego mnie wytykali, nie wydał pieniądze na nie swoje, działkowe, oczyścił młynówkę. Zbój taki niesamowity. Dzisiaj, gdyby nie była oczyszczana, to ta działkowa też by pływała. Ale problem jeszcze jest natury innej, ludzkiej, panie Franciszku. Tam nie ma zgody jednego z mieszkańców, przez którego posesję ten rów przepływa. Tak samo było w Ogrodnicy, panie sołtysie. Nie zgodził się facet, bo nie rozumiejąc potrzeby wyższej, więc ja powiedziałem, że niestety nie będę czekał na jego zgodę, bo nie jestem właścicielem tego rowu. Chcę wyjść naprzeciw mieszkańcom i będę wychodzić. Ale odpowiedź jest taka, panie Franciszku. Wracamy do tematu i to lada dzień. Mówiłem, że jest przetarg na otworzenie rowów deszczowych, zarolowanych w komornikach, gdzie komorniki permanentnie wpływają. Jesteśmy po procedurze przetargowej, zostało parę złotych, będziemy wchodzili na Cesarzowicę. Ale tak na przykład komorniki kosztują 50 tysięcy, proszę Państwa. I to robimy. Zostają Cesarzowice, będziemy robić. Zostają posesje, proszę Państwa, na Korwina. Ja nie znam pana pisma, widziałem. Przepraszam pana za brak odpowiedzi, bo być może to mnie uciekła, że tak powiem, decyzja o odpowiedzi. Ja dalej powtarzam. Zakończcie państwo inwestycje. Nie spisujcie na gminę odpowiedzialności za skrawek czy płachetek ziemi 20 metrów kwadratowych, który niby zatrafia posesję. To pan, sąsiedzi, korzystacie, ludzi. Jeszcze wczoraj patrzyłem, przyczepa stoi z ziemią. Korzystacie z tego terenu. Nawet nie pytając mnie o zgodę, czy można. Ale jestem człowiekiem, tak jak wszyscy, budują się ludzie, no trzeba skorzystać. Ale zakończcie budowę. Zakończę ja proces odtworzeniowy. Zarówno chodnika z lewej, z prawej strony pana posesji i odbudowy tych prac. Mamy. Zresztą część mieszkańców już się zwróciła do nas, chce w własnym zakresie swoje, nasze, nie, ale czy w swoich posesjach zagospodarować, tak naprawdę to oni będą korzystać. Skończycie państwo, zgłosicie do odbioru, ja przystąpię do otworzenia, ale czekam na to 10 lat. Temat kanalizacji. Powiem w ten sposób. Na dzisiaj, proszę państwa, są realizowane kanalizacje przez spółkę Śledzką Wodę i w następnych latach będą również realizowane przez spółkę Śledzką Wodę. Powód jest jeden, możliwość odpisu VAT-u w wysokości 22%
przyszłym roku prawdopodobnie 23%. Realizujemy następujące miejscowości. Bukówek, Ciechów, Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno kończymy w 2011. Komorniki skończyliśmy drugi etap w tym roku. Posiadamy, realizujemy dalej w mieście. Floriańska, Flamandzka, Spółdzielcza, Tulipanowa i przyległe do nich. Legnicka, Malczyńska. Łącznie z deszczówkami. To jest zakres, który w tym roku jest realizowany. Część tych zadań w przyszłym roku zostanie zakończona. Posiadamy dokumentację na kanalizację. Ważną, aktualną. Z pozwoleniem na budowę. Święte Przedmoście. Proszków, Jaszczemce. I to wszystko. To zostawiam. I to zamierzam, proszę Państwa, w przyszłym roku rozpocząć, w przyszłej kadencji rozpocząć realizację. Systematycznie, tak jak to robię od wielu lat. Nie widzę takiej gminy przy tak dużym zaangażowaniu. Zostaje jeszcze kwestia jednego wniosku naboru na z obszarów wiejskich na kanalizację i o tym zdecyduję z kolegami. Czy z radnymi Rady Miejskiej. Mały wniosek, bo będzie mała kwota do dofinansowania i wchodzą rachubę dwie miejscowości. Proszków i Jaszczemce jako etapy zakończające proces inwestycyjny. Wniosek prawdopodobnie będziemy jeszcze składać w tym roku. Przejdźmy jeszcze do pytania parkingu. Parking jest gminny, panie Witku. Mam prawo postawić kontenery budowlane na czas remontu dachu i taką zgodę wydałem. To jest teren gminy. Mamy prawo tam je postawić. Nie jest w ogóle dusza możliwości jest niewiele. Sprawa parkowania różnych pojazdów. Tych przyczep kempingowych i tych rozbitych, i tych niezdarnych, i tych bez stawic skończy się w przyszłym roku. Prawdopodobnie, jeżeli będzie wola Rady Miejskiej prowadzenia uchwały za parkowanie w obszarze A strefy konserwatorskiej Środy Śląskiej. Cel jest jeden. Miasto ma być udrożnione. Nie może być tak, jak jest do dzisiaj. Że 70%, 80% mamy. Miejsc parkingowych w centrum miasta zajmują urzędnicy. Urzędu gminy, powiatu, instytucji bankowych i właściciele sklepów, ich pracownicy i inne jednostki. Mam nadzieję, że opłata parkingowa pozwoli udrożnić miasto. Z drugiej strony podjęliśmy działanie, będziemy podejmować, proszę Państwa, na tworzenie kolejnych miejsc parkingowych. Przypomnę, Kilińskiego parking był robiony w tym roku. Białostronicza parking był robiony w tym roku. Przy Domu Kultury parking był robiony w tym roku. Zamierzam, proszę Państwa, miejsce targowe, targowiska za tym sklepem wędkarskim w Głąb. Przeznaczyć i wybudować parking dla pojazdów osobowych. W związku z tym, że będziemy wprowadzać opłaty, że wszyscy, którzy będą mieli sprawę, urzędnicy szczególnie, do załatwienia w urzędzie, tam będą mogli nieodpłatnie zostawić i przejść pieszo sobie do własnych instytucji. Wyjście będzie bardzo dobre, bo na wysokości domu handlowego, więc odległości nie będą wielkie. Poza tym widzę kolejny parking, potrzebny parking przy ulicy Białostronniczej od Świrki Wigury. Ta wersja, panie inżynierze Paździor, gdzie dom parkingowy. Musimy trochę miejsc tych parkingowych dobudować w związku z tym, że liczba samochodów rośnie w tempie dobrym. Ludzie są coraz
zamożniejszy, więc auto przebywa niejednokrotnie w jednym domu, są dwa lub trzy samochody.